Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Vampire Masquerade. Udało nam się zabić Ming Xiao, która okazała się wielką ośmiornicą Cthulhu przedwiecznych. Walka z nią była całkiem epicka, jednak nie dała rady sprostać naszemu potężnemu magowi krwi. Dokąd idziemy? Potrzebuję broni. Muszę wrócić do swojego schronienia. Muszę kupić krew. To zdecydowanie. Może pojedź po tą krwi? Tak. Paczka krwi. Każdą ilość. Krew starszyzny zdecydowanie. I przy okazji posprzedaję mu kilkanaście rzeczy. To na pewno nie. No, powiedzmy taka katana, to katana, broń palna, to ci mogę sprzedać. W zasadzie w ogóle nie używam tej broni, to zostawię sobie jedynie, nic nie pozostawię, wszystko sprzedam. Ile mam tych pieniędzy? Jeszcze troszeczkę jest. Stać mnie na paczkę zwykłej krwi, jeszcze mi stać, świetnie. Muszę wrócić do swojego schronienia. A zobaczmy, czy moje schronienie, czy jeszcze mogę porozmawiać z Heather. Albo porozmawiać ze swoim przywódcą klanu, to będzie ciekawe. Pytania, właśnie ten się szło. Jo, co tam? Greetings, Neonate. I have heard of your recent difficulties with Lacroix. I can't say that I am surprised. Love of power always leads to betrayal. But I am glad that you have survived. Dzięki, Max. Teraz nasz czas to skończyć. I will say no more. A, myślałem, że może. Bo jest, wiem, że jeszcze jak gramy Tremerem, jest szansa na to, że dostaniemy dodatkowy rodzaj zakończenia. Jakim jest właśnie tylko przeznaczony dla Tremerów. Oh, hello. Master? Wyrzuć jego ciało w jakieś niepozorne miejsce. Ten wygląd wrzucę później. A co? Przyniosłeś mi kogoś? Nie. No, ale cóż. Master? I promise it'll be done by the time you get back. To dobrze. Przy okazji. Troszeczkę się na niej napiję. Pięknie. I resztę zużyjemy sobie za pomocą zwykłych. Jeszcze jedna. Pięknie. Nie wiem, czemu ona mówiła, żebym go zostawił i tak dalej. Dobra, jesteśmy gotowi. Zróbmy save'a. I jedziemy do Lacroixa w takim razie. Nie, ale wiem, po wampirze nagram coś całkowicie nietypowego. Czas wszystko zakończyć. Kim ty jesteś? Skąd tyle wiesz? I drive people to their destination. That is who I am. Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. Okej. Okay. Ty wierzysz w te pierdoły? Myślałem, że się rozsądy, nara. Jasne, nara. Wolę jednak być panem swego losu. W zależności od tego, jakie mu odpowiedzi damy, tak będzie zakończenie. I don't know what happened, but Lacroix says I'm not supposed to let you up under any circumstances. He says I should escort you out of the building, so I'm afraid you're gonna have to leave. Uciekaj. Nie będziemy go zabijać. Albo może. Zawsze mnie wkurzał. Znaczy nie, nie będę go zabijać. Po prostu go
obezwładnij to. Oh, hello! Sporo ich tam jest. Sobie założymy katanę. Krwawe oczyszczenie mamy. Krwawa tarcza, kradzież krwi zdecydowanie. Mamy praktycznie maksymalne skradanie się, to powinno być całkiem sensownie wyglądać. W ogóle jest interesujące. Że mnie nie widzą. Czas się zemścić. Żaden człowiek nie da mi rady. Przy okazji, oni strzelają z Magną, więc mogą nam wyrządzić spore szkody. Ale skoro mnie zaatakowali, to nie będę im dłużny. Bardzo ładnie. Teraz możemy zejść niżej, albo... Czy można by wjechać na górę, albo pójść gdzieś? La Croix. Wiem, że chyba gdzieś tu można. Nie wiem, czy będziemy właśnie stoczać walkę na górze, czy tu na dole. Chyba, że spróbujmy jeszcze. No trudno, grubaska najwyraźniej zabijemy, ale bo chciałbym do jego komputera dojść na chwilkę. No, świetnie. Już nie do niczego. O. Myślałem, że może da się wezwać windę, żeby pojechać na górę. O, czekajcie, coś się uruchomiło. Na dach. Wartość zamka 10, a to nie powinno być dla nas wielkim problemem. Pięknie. Save all. To, że jest 10, to tam wiecie. Mało nas interesuje. Cześć obiadku. Dobrze spałeś? Bardzo ładnie. No i teraz pytanie. Jak się dostać do La Croixa? Skoro tu była 10. Dobra. Idź na drugą stronę. Nie dasz mi rady. Tam jeszcze jeden biegnie, zaraz mnie postrzeli pewnie. Śmieszne, że La Croix skorzysta z usług ludzi, tak po prostu. I to tylko samych ludzi. Nie widzę tu na razie żadnych wampirów. Jestem ciekaw, czy ja na dobrym piętrze w zasadzie jestem. Skoro i tak mnie już wydali, nie ma w zasadzie potrzeb się ukrywać. Oh, hello, tu jest jeszcze wejście na górę. Co było te podchody z tymi drzwiami? Nie mam pojęcia. Okej, to co, tędy na górę? To jest chyba jedyne wyjście, jakie powinniśmy się teraz udać.
pójdziemy tędy. Tam jest jakiś dach. Czy co, zrobię save'a? Lacrox, gdzie jesteś? Śmierć przyszła po ciebie. Wiecie, co mi teraz przypomina ten mój styl gry? Film Blade. Tam też główny bohater gania z kataną, tylko po czarnoskóry. Okej, okay, mamy z tej strony coś. Co mi to da? Tu jest wyjście. Wow, hello. Schowałem się troszeczkę. Ciekawe, czy tam radę go zabić. Chyba tak. Komando, co się nie spodziewałem. To na tobie sobie pożeruję. Jak już powinien zginąć. Pięknie. Dziewiątka. Leczenie. No to było zaskakujące. Wpadli na mnie komandosi. Wow. Znowu leczenie. Kradzież krwi ponownie. Otwieramy te drzwi i idziemy wyżej. Świetnie. Ciekawe, czy zmierzymy się z tym wielkim trepem Lacroxa. I czy sam Lacrox będzie walczyć. Dzień dobry. Bardzo ładnie. Nikt nie zauważył. Nice. To nazywam właśnie czystą akcją, moi drodzy. Gdzieś już na terenie dachu. Kolejny etap. Bardzo fajny motyw. Bardzo mi się podoba ten poziom właśnie w porównaniu do poprzedniego. Ten jest świetny. Consider that like a judgment in your last few seconds. Okej, czy to jest Lacrox? Idę po ciebie, poczekaj, możemy o tym pogadać. Rozważ to, umrzesz dzisiaj. Tick, tick, tick. A bientôt, kindred. Help! Okej. A, to jest zdominowany strażnik, okej. Otrzymany przedmiot Astrolit. Co mam teraz nie zrobić?
A, uzbrajanie na budynku. Okej, okay, rozumiem. Uzbrojone, świetnie. Co mam teraz zrobić? Przynieść klucz, oczywiście. Nieważne. Uciekajmy stąd w takim razie. Powiem wam, że nie wiem za bardzo, co mam tu zrobić. Ale chyba dobrze to zrobiłem. To czy tak, save all? Coś tam wysadziłem, nie wiem. Ciekawe, że przebiłem się w ogóle do innej części budynku, ale... Kolejnego żołnierza zabijamy, ależ po prostu zajebisty z tym motyw z elitarnymi siłami. Nie odwracaj się. Bądź tak miły się, nie odwracaj. Lacrox przebijecie tym mieczem tak samo jak jego. Okej, tu nic nie widzę, tam też nic. Ale fantastyczne jest to, że mogę po prostu jednego przeciwnika ciachnąć magią, drugiego natychmiast zabić mieczem. Teraz pytanie, gdzie się powinien udać? Drabiny szukam albo czegoś, co by było przydatne. Bo tam widzę, że nie wyrąbałem żadnej dziury tak naprawdę. Ale na górę trzeba jakoś wejść. Dobre pytanie, jak? To jest chyba winda, którą da się uruchomić. Zróbmy save'a, zejdę na chwilkę na dół jeszcze i zobaczę, czy da się wjechać po prostu tradycyjnie, naciskając jakiś guzik. Ale ja inteligentny. To po co ja tu uzbrałem bombę. Ni chuja nie wiem. Nic nie ma. Coś tu leży. Co to jest? A, kolejny aug. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Wow. W zasadzie one mi są po nic niepotrzebne, ale spodziewam się, że tu może być już ostatnia walka. Co bym na siebie chciał rzucić teraz? Wiecie co? Zobaczmy. Kradzież. Kradzież tarczy na pewno. Sobie teraz przywróćmy troszeczkę krwi. Teraz zróbmy save'a jeszcze raz. I ustawmy się na aurę krwi. Siódme piętro. Zasuwam. Nie?
Aura krwi w takim razie, teraz to otwórz, to już musi być otwarte. Super. Troszkę mnie to niepokoi, że oni tak mocno mnie biją. Nic ci to nie da. Pięknie. Teraz to jest sejbol. Wypije każdego wentru, jaki tutaj napotoczy. Tremer górą. Wyłączenie. Tarcza nie. Kradzież krwi. Jeszcze jeden łaźnik. Pięknie. Czy to naprawdę były w sale ochrony wielkiego Lacroixa, wielkiego księcia? Jakoś nie zauważyłem, żeby sprawił mi wielki problem. Chyba w takim razie zabiłem wszystkich jego strażników. Lacroix, gdzie chowasz swoje chude dubsko? Chciałem powiedzieć tłuste dubsko, ale tłuste dubsko mógłbym powiedzieć o jego przypasie. To fakt. Tędy? Nie. Dobra. Ciebie sobie natomiast wypiję. Bardzo ładnie. Po tylu punktach skradania już nie mają prawa mnie widzieć. Powinien być invisible na zawsze. Weźmy sobie tę amunicję przez przypadek. Jeszcze z tej strony nie sprawdzałem. Tu jest winda. Znowu save all. Będę tak zapisywać dość często, więc wybaczcie mi. I to już jest chyba do bossa. Znowu save all. Świetnie. O, wiedziałem, że z nim będziemy walczyć. No chodź tu. Co? Mam inny pomysł na niego. Aura krwi na pewno. Dobra. Już rozpracowałem mniej więcej, jak się pojawiasz. Pięknie. No nie! No nie wierzę. Widzieliście to? Jak po prostu na samym końcu? On miał mało życia, ja miałem mało życia. Ale w takim razie zrobimy sobie na niego od razu aurę krwi i zasuwamy. A on się będzie teleportował za mnie. No chodź. Walka jest banalnie prosta, tylko trzeba ją rozgryźć.
nie zadał tak dużo obrażeń tym strzałem, naprawdę. Dobra. Przez nim walczyć, gdzie jest mniej miejsca. Chodź tu. Maksymalnie jeden, dwa strzały maksimum. Pięknie. Holy shit, co jest? Co tu jest? Okej, okay, ja sobie w takim razie zrobię od razu leczenie. Zawsze krwi. Nie, tego zabiłem. Gdzie jest ten drugi? Kradzież krwi. To na ciebie będę musiał. Okej, daj mi swoją krew. Chyba muszę włączyć te reflektory. No, coś definitywnie muszę z tym zrobić. Pięknie. Nie dasz rady, dobra, znowu. Chodź tu. Dobra, to na ciebie kradzież krwi ze mną. No, chodź. Właśnie. No, poczekałem. Teraz sobie zrobimy save'a. Przy okazji jeszcze jedną krew starszyzny. Gdzie on jest? Się już stąd sobie iść. Dziękuję. Albo wyrzuca we mnie ciałami. Jezu, zejdź wreszcie. Ja go nie mogę złapać w ten sposób. Pięknie, mogę! Super. I to go zabiło. Nice. Chciałem go złapać właśnie zaklęciem. I to Necrox.
Chyba straciłeś swojego przydupaska. Czy zrobimy dużego save'a? 43. I porozmawiajmy. Like sire, like child. I should have killed you that night. How could someone as low as you injure me? You think you've taken everything away. But I still have my sarcophagus. Ale potrzebujesz tego, by go otworzyć. You've done all the work for me once again. So much to learn. I thought I had lost it all, but no. Here you've sailed on a Gehenna wind, bearing my salvation. The key to my future. Z czegoś tak cieszysz, skoro tak bardzo go chcesz, to podejść do niego sobie weź. Morda w kupę, gadotliwy kutasie, nasze czas odejścia. Z czegoś tak cieszysz? Trochę się zbugowało mi napisy. Give me the key. Nie dam. I said, give me the key. Nie marnuj czasu na dominację. Siadaj, Lacroix. It can't end like this. Don't you see the Kuei Jin will kill us all? I can't lose. I will open the sarcophagus. I'll build an empire. It won't end here. Zabierz klucz, mam nadzieję, że dostaniesz to, co nas czeka, żegnaj Krox. Chyba wezmę klucz i sprawdzę, co jest w sarkofagu. Jest mój, wszystko jest moje. Wygrałem, Los Angeles podporządkuje się mojej woli. Zabierz klucz, mam nadzieję, że dostaniesz to, co cię czeka, żegnaj Krox. Jedynka. Boom, love Jack. I pozostaliśmy samotnymi wilkami, zajebiste. Now ain't that a beauty? Hey, Mesra, buddy, I'm talking to you. You don't really talk much, do you? Hey, it happened just like you said. They never even knew what hit them. That sarcophagus out there, and they just tore each other up trying to get to it. And the kid worked out all right, huh? Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. Zajebiste, moi drodzy. Tutaj kończy się nasza historia. Kończy się gra Vampire The Masquerade Bloodlines. Czas na podsumowanie. Zanim jeszcze ona nastąpi, powiem wam, jakie inne motywy można wykorzystać.
Możemy oczywiście podporządkować się Lacroixowi i pozostawić mu klucz i on wtedy otworzy przy nas, ale wtedy giniemy razem z nim po samym wybuchu. Jeżeli postawilibyśmy na siebie, no to w takim razie zabijamy Lacroixa, ale my giniemy nadal w wybuchu. Trzecia wersja jest taka, że idziemy po stronie Kuei Jin, czyli tej triady chyba bliżej. I wtedy oni zabierają sarkofag. Jest scena taka, że płyniemy na łodzi. Oni wyrzucają ten sarkofag głęboko do oceanu, ale my jesteśmy do niego przykuci. Więc wyrzucają nas tak naprawdę z tym sarkofagiem. I tak czy siak skazują nas na wieczne uwięzienie pod wodą, prawda? Bo wampir nie potrzebuje tlenu do życia. Wiecznie będziemy tam po prostu przypieczętować tych sarkofagów, tak jak chcieliśmy. Jest on nasz, cały. I Kuei Jin nam go dadzą. Ale w dość takiej dziwnej formy. No natomiast my wybraliśmy tą drogę oryginalną, najlepszą dla zakończenia fabuły, czyli nie wybraliśmy żadnej ze stron, wybraliśmy własną stronę. I jest jeszcze jedna, jeżeli gra się tremerem, ale nie pamiętam dokładnie jak się ją uzyskiwało. No i przede wszystkim nie wiedziałem jak to zrobić. Dobra, czas na podsumowanie. Moi drodzy, tak mniej więcej 70% tej gry to jest jeden z najlepszych RPGów, jaki kiedykolwiek powstał. Później wyraźnie widać, że twórcy nie mieli już środków finansowych na kontynuowanie prac nad tą fantastyczną grą i troszeczkę poszli w stronę gry akcji. Więc im tak naprawdę dalej w tej grze, ten niestety klimat pozostaje, ale tempo akcji wzrasta, a sama inwencja twórcza, oryginalność, pomysły, no schodzą na dalszy plan, gdzie ostatnie zadanie to było przebijanie się przez hordy przeciwników. Graficznie ciężko mi to oceniać, bo to jest wstęp, to jest jedna z pierwszych wersji Source'a wykorzystanego w Half-Life 2. Dzisiaj już się wyraźnie zestarzała, ale jeżeli mówię o klimacie, o wampirach, o wilkołakach, czy ogólnie o świecie mroku, jest to zdecydowanie najlepsza gra dostępna na rynku na temat wampirów, RPG oczywiście. Bo jest jeszcze taka gra jak Legacy of Kain, która jest grą akcji, coś jak Tomb Raider z wampirami. I również jest fantastyczną produkcją. Natomiast jeżeli idzie o RPG, Vampire jest na pewno w ścisłym top 10 najlepszych RPG, jakie kiedykolwiek stworzono. Dzięki za oglądalność, dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że kibicowaliście. I przede wszystkim cieszę się, że mogłem przedstawić wam tą fantastyczną przygodę. Do zobaczenia w kolejnych projektach. Hej, pa, pa.